Szczęść Boże wszystkim, którzy w tej chwili nas oglądają i słuchają. Otrzymuję bardzo wiele zapewnień o tym, że na nasz blog, o wiele SMS-ów pozytywnych. Mówię na nasz blog, bo uważam, że gdybym ten blog prowadził sam, to on byłby o wiele uboższy i w ogóle nie mielibyśmy prawa i odwagi stawać tego konkursu na najlepszego bloga. Więc te SMS-y, wiemy, że dochód z tego idzie na pomoc dla zorganizowania turnusu dla niepełnosprawnych, więc to jest taka produkcja uboczna, ale bardzo, bardzo potrzebna, może nie mniej ważna, jak samo przesłanie blogowe. Dziękuję raz jeszcze wszystkim. Przypominam, że do 2 lutego dowiemy się, jakie są nominacje, a do 7 lutego mamy się dowiedzieć ostatecznie, jakie są ostateczne efekty tego głosowania, co Państwo sobie zażyczyli, co uważają za najlepsze. No i bo to będzie gala wielka prawdopodobnie i radość. Ja się cieszę z tego, nie tylko cieszę sam osobiście, ale z tego, że wszyscy, którzy razem ze mną czytają i przemyśliwują pewne rzeczy, refleksje przeprowadzamy, że tego rodzaju myślenie, tego rodzaju kontakt ze sobą, treści, które są tutaj w internecie, że one są w cenie. Nie tylko takie od byle co. Chociaż czasem trzeba i byle co, żeby życie nie było ciągle napięte, ale to jest wielka radość. I zachęcam bardzo wszystkich do dalszego wysłania SMS-ów na stronie PSPO, mam wszystko szczegółowo powiedziane. No i miejmy nadzieję, że spotkamy się następnym razem, już będziemy wiedzieli, jak to wszystko się udało. No i będziemy dalej kontynuowali blog. I ci wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia, chcą się czegoś dowiedzieć. I ci wszyscy, którzy nie mają za dużo do powiedzenia, może mniej mądrze piszą, ale niech piszą w takim razie. Miejmy nadzieję, że mądrzy się ugruntują, a mniej mądrzy zmądrzeją. Czego życzę sobie przede wszystkim, a potem nam wszystkim. Szczęść Boże.